Bartek, w Plusidze występowałeś do tej pory tylko w jednej drużynie. Jesteś podekscytowany zmianą klubu? Tak, zdecydowanie. 3 lata spędziłem w Bydgoszczy i uważam, że to najlepszy moment, żeby zmienić otoczenie. Myślę, że każda zmiana zespołu, zmiana miejsca zamieszkania daje fajny impuls do rozwoju i też trzeba zaadaptować się w nowej grupie, zobaczyć o swoją pozycję, pokazać swoje najlepsze umiejętności i uważam, że może to wyjść tylko na lepsze. W ubiegłym sezonie 433 punkty, które uplasowały Cię w pierwszej piątce rankingu punktujących, tak to znalazły się w pierwszej piątce rankingu atakujących plus ligi. W tym przyszłym sezonie chcesz jeszcze bardziej podnosić swoje indywidualne wyniki? Tak, bo zdecydowanie z takim zamysłem przyszedłem tutaj do Gdańska. Liczę na to, że w tej drużynie i w tym zespole przy nowym trenerze będę grał jak najlepiej i będę w stanie pomóc zespołowi osiągać jak najlepsze rezultaty. Jak zapatrujesz się na tą współpracę z Michałem Winiarskim? Trener Winiarski jako zawodnik osiągnął naprawdę dużo. Był na tym topie zawodniczym przez wiele, wiele lat. I liczę na to, że po prostu będę mógł zaczerpnąć od niego tej wiedzy, jak trzymać tak dobry poziom i że pomoże mi zrobić krok do przodu z moimi umiejętnościami. Po tym minionym sezonie znalazłeś się też w szerokiej kadrze podanej przez trenera Heinena. Plan na te najbliższe rozgrywki jest też taki, żeby zwrócić na siebie uwagę selekcjonera? Plan jest taki, żeby zrobić krok do przodu, a co za tym pójdzie, no to zobaczymy. Ja chciałbym się po prostu cieszyć siatkówką tutaj w Gdańsku, bo jest to naprawdę przepiękne miasto. Dawać radość kibicom, wszystkim dookoła i pomagać drużynie. Zanim rozpoczniesz przygotowania do sezonu ligowego, jeszcze jedno wyzwanie przed Tobą, czyli Uniwersjada. Ucieszyło Cię to powołanie? Oj, mega mnie ucieszyło, bo tak naprawdę to jest gdzieś tam pierwszy taki mój sprawdzian w życiu. Gdzieś te wszystkie imprezy w kadrach młodzieżowych mnie omijały, mimo że byłem w SMS-ie. I gdy dowiedziałem się, że znajdzie się dla mnie miejsce, żeby trenować z chłopakami, a później pojechać na turniej, naprawdę się ucieszyłem i jestem mega podekscytowany. Nie mogę się doczekać, kiedy zaczniemy te przygotowania. Na zgrupowaniu będą też Łukasz Kozub i Paweł Halaba. Później pewnie razem polecicie do Neapolu. Myślisz, że to też zaprocentuje w sezonie ligowym, że już teraz będziecie mieli okazję ze sobą trenować i grać? Jasne, będziemy mieli ponad miesiąc, żeby spędzać ze sobą mnóstwo czasu, praktycznie 24 godziny na dobę będziemy mogli ze sobą przebywać. Myślę, że złapiemy dobry kontakt i na pewno to pomoże nam tutaj wejść w przygotowania i w ten okres tutaj w Gdańsku w lepszych nastrojach i w lepszych kontaktach. Miałeś już okazję zobaczyć trochę Gdańska podczas jakichś wcześniejszych wyjazdów na mecze albo prywatnie? Powiem szczerze, że nie byłem zbyt wiele razy w Gdańsku, a gdy przyjeżdżamy na mecze, no to też tego czasu na zwiedzanie nie ma, ale mam nadzieję, że teraz, kiedy tutaj się przeprowadzę, będę miał więcej okazji i czasu, żeby Gdańsk poznać.